Myślę, że warto byłoby to dołączyć dorosłe i dojrzałe, bo ja znam dorosłych kompletnie niedojrzałych. Więc warto zwrócić uwagę, że ta komponenta musi być wzajemna. I chociaż koleżanka tu mówi o wielu zasadach, bo to, co mówisz w zasadzie, dotyczy tego, co jest jak w przepisach ruchu. Nie należy przyspieszać na czerwonym świetle i wiadomo, że ludzie biegają na czerwonym świetle. To jest jedna ze starych zasad, która funkcjonuje. Generalnie nie można określić niczego. Bardzo często we współczesności, kiedy pytamy pacjenta, kiedy pierwszy raz się zetknął z seksualnością, jeśli to jest pacjent, to proszę zwrócić uwagę, że ja nie mówię o przeciętnym człowieku. W badaniach bowiem wynika trochę inne są określenia. To mówi, że spotkał się z pornografią. Niekoniecznie podglądał mamusię lub tatusia razem. Niekoniecznie pierwszą dostrzegł siostrzyczkę, więc chciałbym do rzeczywistości. Jak wcześniej, pamiętam, że miałem, ostatni mój pacjent, który mi o tym opowiadał, mówi, pamiętam, że miałem kilka lat, nie wiem, 4-5. No bo ci ludzie, którzy dzisiaj spotykają pornografię, spotkali ją kilkanaście lat temu, bo w internecie ona funkcjonuje od tak dawna. Od 20 mniej więcej internet. Znaczy w zasadzie od momentu, kiedy internet powstał. Tak, jest od razu powszechna i od razu wyskoczyła pornografia. Nie jestem wcale pewien, że mówienie o zasadach jest tu najłatwiejsze. Kiedyś uczestniczyliśmy z profesorem Starowiczem w takiej dyskusji dotyczącej definicji pornografii. Tak naprawdę jest strasznie trudna, bo co to jest? To są treści erotyczne, istotnie, które mają na celu doprowadzenia do prawie wprost to funkcjonuje, jakiegoś dziwnego podniecenia. Dlaczego dziwnego? O ile się nie mylę, w swoim własnym życiu i wielu ludzi, których spotkałem, istnieje podglądanie. Ludzie są zainteresowani seksem nawet w życiu płodowym, ponieważ można dostrzec erekcję u niemowlaka w 7-8 miesiącu ciąży. Ludzie najczęściej podglądają. Nie ma kogoś, kto nie podglądał. Nie jest tak, że seksualność jest tylko i wyłącznie wymiarem edukacji prokreacyjnej. Bardzo często jest bowiem tak, że oglądamy tę pornografię dla przyjemności. Nie zawsze, bo niektórym to może robić przykrość, może wydawać się wulgarne, ale to jest tak, tutaj rozmawialiśmy z koleżanką w charakteryzatorni o przeklinaniu jednego z panów, którego znamy obydwoje. Więc facet przeklina i nawet nie wie, że przeklina. Ludziom się tak wydaje, że bardzo często funkcjonują w tej pornografii tylko przypadkowo. Wcale nieprawda. 9000 lat przed współczesnością, nazwijmy to sobie, w Walendorfie stworzono szereg figurek kobiecych i męskich, chociaż znamy głównie i skupiliśmy się na kobietach, głęboko pornograficznych. Nie w Grecji starożytnej, nie w Afryce. To są sytuacje, w której ludzie funkcjonują w tej pornografii dla podniecenia, choć nie można tego stwierdzić w 100%, ale stwierdza się to po tym, że mężczyźni mieli bardzo często erekcję ukazaną. A łono u kobiety u Wenus Walendorfu jest pokazane w tak szczegółowy, anatomiczny sposób. Jest to wysokiej klasy artysta, który to zrobił, ale twarz wygląda po prostu, jakby jej w ogóle nie było, jak lalki. Może pozwolę sobie wtrącić, że treści przekazywania, pokazywania, wyrażania seksualności towarzyszą ludziom od zarania czasów. To była starożytność, to były pierwsze, nie wiem, na ścianach rysowane. W każdej toalecie dostrzegamy te treści. Treści seksualne. I tak jak dochodziło do przemian, kiedy pojawiły się, nie wiem, farby olejne, powstawały obrazy erotyczne, kiedy wreszcie zaczął funkcjonować internet, ten wyraz treści seksualnych pojawił się w internecie. Mnie troszeczkę zaskakuje to, że pani podkreśla, że woli pani słowa erotyczne, a nie pornograficzne, bo ja powiem tak, ja jestem seksuologiem, więc tylko mogę powiedzieć, jakie ja mam wrażenie. No dla mnie obraz, który jest, nie wiem, no akt na przykład, to jest coś, co jest erotyczne, co jest erotyka. A przynajmniej seksualne. Natomiast w momencie, w którym mam ukazany stosunek płciowy, to w tym momencie to już... Bardzo często tak kojarzy. No właśnie, w tym momencie zastanowiłem się nad tym, co mówię. To zależy, o czym powiedziałam na początku. To zależy, jak jest pokazane. Więc jeżeli to jest hard pornografia, w której to, o czym koleżanka dwa razy mówiła,
w której dochodzi do krępowania, wiązania i tak dalej. Nie każdy musi to chętnie oglądać. Nie, to, wie pan, ja w ogóle chciałbym odejść od... Jednej, przynajmniej, znaczy bez zezwolenia jednej ze stron. No bo nie, ale proszę państwa, ja bym chciał w ogóle odejść od tych skrajnych rzeczy, co do tylko których... mówmy o softcie. Mówmy środki. O tym, no właśnie, o softcie? To jest soft? Może... Czy to jest soft, czy... A co jest pornografią? Musimy się znowu zastanowić. Czego ludziom należałoby oszczędzić? Mhm. Czego nie powinno się prezentować? Zaskoczenia na pewno tej pornografii. Bez chęci, bez pragnienia, ale to jest coś takiego, co istnieje w ogóle w ludzkich relacjach. Nie można, mając tylko żądzę, bez tej żądzy cokolwiek zrobić, bo można kogoś bardzo kochać. Można być namiętnym jak jasna choroba. Można pragnąć kogoś bardzo, ale jeżeli nie jesteś podniecony, stary, to po prostu nie będziemy obydwaj aktywni. No, nie ma takiej znowuż sytuacji. To jest to, o czym mówiłam. Jeżeli jesteśmy dorośli i oglądamy film pornograficzny czy mocno erotyczny, to wiemy, że jest to treść reżyserowana. Młody człowiek upatruje tak, to bardzo się ważne, w niej, bo pacjenci uważają, rzeczywistości. Tam nie ma, my wiemy, przeżyć prawdziwych orgazm za orgazmem, namiętność za namiętnością. Młody człowiek postrzega ten film przez ten pryzmat i później w takim wyrazie oczekuje ofiarowania właśnie na przykład zaangażowania czy namiętności partnerskiego. A to zostawmy teraz tych młodych ludzi i pomyślmy o ludziach dorosłych i dojrzałych, jak pan to sformułował, którzy po prostu po jakimś tam czasie wspólnego życia chcą sobie uatrakcyjnić swoje życie seksualne i stwierdzają, że na to świetny pomysł to jest taki, że sobie włączą jakiś, prawda, film o tytule XXX coś tam, prawda? No i to jest dobry pomysł? Jeżeli to jest zły obydwoje pomysł? Para. Dlaczego nie? Niech robią. Dlaczego? To. Zgadza się na to. Jest to z przyzwoleniem obydwojga i chęcią obydwojga. Ale pewnie częściej to mężczyzna będzie chciał niż kobieta. Niekoniecznie. Bardzo pana przepraszam. Po pierwsze tak. Oczywiście kulturowo jak gdyby inni jesteśmy. Bardzo często używamy seksuolog, prawda? Ale gdybyśmy się oparli na dzisiejszych feministycznych sformułowaniach, to pani jest atrakcyjną seksuolożką. Prawda? No, ale jak ja słyszę, że ktoś mówi pani poseła, bo jak słyszę posłanka, to mi się kojarzy seksualnie. Przepraszam pana nie tylko wtedy, kiedy mamy ochotę na seks, ale również z kimś, bo mamy czasami sami ochotę na seks i też oglądamy pornografię. Masturbujemy się, onanizujemy się przy pornografii. Udajemy bardzo wiele rzeczy i próbujemy wiele powiedzieć tak komilfo, żeby było wypadało i tak dalej. To jest też domena właśnie polityków, którzy się do tego wtrącają. Bardzo często mam wrażenie, że ludzie bawią się seksem i są uśmiechnięci, ale widz polega na tym, żeby nie przychodzili do nas i nie pytali, że wie pan, jestem impotentem, bo ja nie mogę tak jak ten pan na pornografii. No bo to nigdy w życiu stary nie wyjdzie, ale jeżeli mam, dzisiaj wrzucę tylko byle jakie hasło w internecie, które jest, no nie będę tu podawał takich haseł, ale je wszyscy znamy, w którym możemy obejrzeć masturbujące się dzieci w szkole. Możemy obejrzeć w szkole seks. To jest to po prostu coś, co jest dzisiaj na szczęście szereg programów, portali wprowadza za to dwie bariery. Albo to usuwa, albo podaje, że trzeba być, w ogóle tego nie można u nich obejrzeć, tylko że taki obrazek jest. I to jest pewien kłopot, prawda, że dzisiaj mamy te telefony komórkowe, że dzisiaj dzieci zaczynają w szkołach nagrywać. Prawda? No niestety muszę panu powiedzieć, że jestem zrozpaczony. Pod tym względem uważam, żeśmy gdzieś coś przegapili w internecie. Bo szereg dzieci zaczyna w ogóle w bardzo wczesnym wieku oglądać pornografię i tym im się kojarzy seks. I pani ma absolutną rację, że nie może być tak, że pacjent odbiera wszystko instrumentalnie. Odbiera, że to jest świat rzeczywisty, ale jeżeli jest nierzeczywisty, to przechodzi na drugą stronę bariery i zaczyna też ten sam seks uprawiać, bo seks jest człowiekowi podniecenie potrzebne. Nasz czas powoli dobiega końca, więc ja mam jedno pytanie. Czy powinniśmy w takim razie może przede wszystkim jako ludzie dorośli skupić się na tym, żeby nasze dzieci chronić przed kontaktem, kontrolować, co one robią w internecie, żeby przypadkiem nie trafiły? Dzieci należy od samego początku wychowywać. Wychowywać tak, żeby nie przekraczały granic zaufania, a więc ta ochrona rodzicielska powinna zaczynać się już w tym miejscu. A bez wątpienia, oczywiście, ograniczenie do dostępności treści pornograficznych musi być dla nieletnich, tak. Prawnie.
Czyli trzymajmy dzieci od pornografii, niezależnie od jej definicji. Przynajmniej się z nimi zaprzyjaźniajmy tak, żeby nie potrafiły, żeby nie musiały jej oglądać bez przerwy, to kryjąc przed nami. Bo a dorośli, voilà. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli Sylwia Jędrzejewska oraz Andrzej Komorowski. Tyle na dziś Prawy do Lewego, a teraz Polsat News 2. To był Dzień na Świecie. Jan Mikruta, m.in. o reakcji świata na atak chemiczny w północno-zachodniej Syrii. Dziękuję bardzo.